Dobry, z tej strony FIFA 3D i dzisiaj ze mną jest Real From 42, czyli Real Fan 42. No i gramy kolejny mecz. On znowu jest tym, co się nazywa, ja go nazywam latarnię, a ja jestem Argentyną. Jeżeli to przegram, to nie będę. Głupi głupi Aguero i głupi teraz. Dobra. Tyle mogę powiedzieć. No, no i co ty zrobisz? Nie chcę tego back. Ty musisz back. No, nie. Ja też nie mogę. O, jest. Ja odmówiam. I kick-off. No i gramy. W końcu pojadę. Miłego przegrania meczu. Tylko nie Murzyn. Tylko nie Murzyn. Tu trzeba podać na środku. O. Ale dostałem, albo ty dostałeś punkty. Za, albo za odbiór, albo za coś, co było przed odbiorem. No dobra. Gdzie ten Murzyn? O nie, pilnować Murzyna. Higuain. Czego sobie przypomniały się? Myślałem, że to gol. No też, od słupka, że takie już. Ale że tuż przy słupku. No było, tylko że nie po tej stronie, co ja myślałem. Wszystkich minąłem! Ale bramkarz broni. A czego ty masz dobrego bramkarza? W jakimś takim słabym klubie, co odpadł. Co teraz gra chyba w drugiej lidze. Ty masz dobrego bramkarza. I dobrego Murzyna. Widocznie to Klautern sprzedało Murzyna. Teraz nie potrafią sobie, nie potrafią grać. A Murzyn nie chce do nich powrócić. Nie. Wow. Dobrze, Romero. Na szczęście mam Romero. Hardkorowy koks. Wow. Myślałem, że twój dot. Pamiętasz, jak faulowałem tym Liverpoolem? A twój Murzyn dał ci zwycięstwo w złotej bramce. W tym filmie, co się nazywa Wielkie Proroctwo. No dobrze. Teraz tu. No niekoniecznie tu miałeś do obrońcy, ale... Ja mam na obronie Higuaina. I to Higuain mi w tym meczu da zwycięstwo, tak jak u niego mówię. Obrońcy są najważniejsi w strzelaniu bramek. Pamiętam Piqué w meczu z Atletico Madryt. Ale oczywiście tu też u mnie. Karny? Karny! Leo Messi. Tylko czekaj, ja nie wiem, jak tu się rzuca. Ja też nie. Dobra, to próbuję. To po prostu oba drążki wychyl. Albo co? Jest. Niech to... A może drugim drążkiem się wybiera kierunek? Nie wiem. Ja nic nie robiłem. Po prostu przyciszyłem i wszystkie drążki wychyliłem na wszystkie strony. O, Rabona. A taki jeden gościu mi mówił, że Rabona na meczach w Europie jest zabroniona. To piszę pod komentarzem, bo coś jakoś nie wierzę. A ja nie wiem, co to jest, ale... Że Rabona. Taki jakby jest? Hak. Że dwie nogi się krzyżuje i uderzenie. Przecież dopiero co tak Ibrahimowicz strzelił z Rabony, no to jak może być wyłupie? Jak może być zakazane? To jest strzał. No właśnie, strzał to nie strzał. No to rozumiem się... to, że na przykład zabronili przed mundialem w RPA strzały te na dwa tempa, co są w FIFA, ale to rozumiem jeszcze, bo... To napiszcie, jak jest z tymi Rabonami, bo nie wiem już sam. Może w jakimś kraju są zabronione? No mówił, że w całej Europie. To nie kto? Wiem. Nie wiem, taki gościu. Ale co, na YouTubie czy... Nie, po prostu. Pół pustej bramki. Druga połowa to nie była pusta. Ale... Murzynek. Murzyn. Nie ma Murzyna na obronie. Niech to bramkarz się nigdy nie gubi. Ten bramkarz jest niemożliwy. I Sergio Romero.
myślałem, że taką szmatę wpuści. Romero, co robisz? Jestem geniuszem. Niech to. Jak tu się... A tu trzeba się nawalać. To już łapie. Nawalanie na to jest łatwe, bo bardziej trafiają w bramkę. Wystarczy dobrze drążek wychylić, a nie nad. Jakoś tak strzela. Romero! Nie no. Argentyna nie może sobie poradzić z jakimś tam najgorszym klubem w Bundeslidze, który tu gra dobrze, póki gra nim Real. Bo jak grałem z nimi jako komputerem, to wygrałem chyba z 5-0. Ale on z nim, on to jest jego klub, a ja swojego ciągle szukam. Nie, dobrze. To miało być wybieganie, a on sam mi wybiegał i takie podanie. No ale chociaż oddali zagrożenie na aut. Ale całkiem daleko wywalił na ten aut. I twoja. Jak mam strzelić gola, skoro prawie ciągle masz piłkę? Łole, faul. Murzyna. Faul Murzyna. Twój Murzyn lubi faulować. Rzuta! Strzelaj! Nie! Mogę się nawalić. Czekaj, kto wykonuje? Nie Messi! Romero! Aha. Na pewno? Och. Na pewno. No co, Messi jest dobry. Jest bardzo niski, co znaczy, że musi strzelać głową. Tak jak u mnie raz w FIFA. Messi strzelił główką ramkę. O, i rożny. Aj. Jest! Cheeta chyba jeszcze tak. No, raczej tak, dlatego się tak walnąłem. Czekaj, hop! Dlatego to wpadło w ogóle, bo on miał nogi tak. Nie, obok. Ale miał strasznie nogi zastrzeżone. No wiem. Nie. Teraz będziesz się bawił. Ruletka z podaniem chyba. Teraz będę grał w defensywie bardziej. Skąd wiesz? Ja nie umiem ci odebrać tej piłki. Ona jest przeklęta. Chyba, że źle podasz. Strzelaj to! Nie! Nie! Szkoda, że tu nie ma wybić z nogi, co nie? No. Ty wiesz, co on krzyczał? Żygi, żygi. Gol! No i mnie rozpisałeś z tymi żygami. No ale naprawdę tak krzyczał. Nie, ja zrozumiałem tiki. Tak. I tak wygrasz, bo będzie pierwsza śmierć, w którą nie umiem grać. Dobra, nie gram na pałę. Dwa. Nie, i tak. Tam twój Shatter czy jakoś tak i mój Tevez walczą o pierwsze miejsce w klasyfikacji punktowej. Teraz wszystkich strzałów będą robić powtórki. Wszystkich tych celnych. Co nie? O nie, golden goal, no tak. Nie, co ty robisz? Ło! No nie! Ja! Hardko. A ty teraz strzelisz? No wiem. Nie. Nie, chciałem jeszcze raz podać, żeby nie było właśnie, że tak... No. O bramkarza? Nie, kurde. Mogę mi iść. Po co? Jest mój nek. Murzyn! Jeżeli on to strzeli, to nazwę film znowu Murzyn. Ale bym miał kontrę piękną. Myślę, że Murzyn. Murzyn! Jest! On gol. Samo wpadł z i wiem! Znowu Murzyn! Wow.
Niech to ma, a więc... Przez sam środek murku. A więc do następnego razu, cześć. Cześć.